Dzień dobry, Monika Taranczewska. Witam w programie Goście Dnia i dzisiaj łączymy się prosto z Kenii z panem Markiem Krekusem, prezesem Fundacji Help Furaha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i mocno pozdrawiam z gorącej Kenii. No właśnie, gorące, jest ciepło, uśmiech na twarzy, radośnie, wszystko u was dobrze, założenia takie, jakie, jak już wcześniej rozmawialiśmy jakiś czas temu, spełniają się wszystkie? Tak, nasze marzenia zaczynają się realizować dzięki takim akcjom jak Help Furaha Kilimandżaro 2023 oraz innym darowiznom. Myślę, że w przyszłym roku rozpoczniemy realizację właśnie naszego marzenia, jakim jest wybudowanie nowoczesnego centrum rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym, ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa oraz innymi schorzeniami neurologicznymi. Tutaj właśnie na afrykańskim kontynencie, w Kenii, w hrabstwie Meru. A więc jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co będzie się działo już za kilka miesięcy. No właśnie, a co zmieniło się od tamtego czasu, jak rozmawialiśmy wtedy z panem? Co potoczyło się takiego? Co się u was zmieniło? Naszą działalnością obejmujemy, do tej pory obejmowaliśmy hrabstwo Meru, a więc mamy tutaj dwie kliniki rehabilitacyjne w Meru, w mieście Meru oraz w Mikinduri, które jest oddalone około 25-27 km od Meru. A co się zmieniło od ostatniego czasu, to to, że na zaproszenie jednego z biskupów tutaj w diecezji Marsabit, która jest najbardziej oddaloną diecezją i hrabstwem na samą północ, otworzyliśmy nową oazę szczęścia, czyli klinikę rehabilitacyjną w szpitalu misyjnym Laisamis, który jest oddalony od Meru około 200 km, a więc mamy tam już naszą terapeutkę, która pracuje na pełnych obrotach. Mamy już 13 nowych podopiecznych i cieszymy się z tego, że nasza fundacja, nasza działalność tutaj w Kenii rozwija się. Nie jesteśmy już tylko w jednym hrabstwie, ale jesteśmy już w dwóch hrabstwach, czyli Meru i Marsabit. A więc wielka, wielka radość w całym zespole Furaha. To otwarcie odbyło się 29 września, to faktycznie stosunkowo niedawno. Jest tam już, jak pan powiedział, 13 podopiecznych, ale tych osób, które potrzebują pomocy, tych dzieci przede wszystkim jest bardzo dużo. No właśnie, jak wy może to jest złe słowo, jak wy dostajecie informację, że te osoby potrzebują pomocy, że te dzieci potrzebują pomocy, jak wy je znajdujecie, aby właśnie udzielić im tej specjalistycznej opieki? Tak, szczególnie w takich miejscach jak Marsabit, to jest miejsce zupełnie na samej sawannie, a więc jest tam dużo plemion koczowniczych, plemion pasterskich i myślę, że jednym z takich bardzo trudnych elementów jest właśnie szerzenie świadomości na temat tego, że w tym misyjnym szpitalu jest już terapia zajęciowa, jest terapeuta full time, czyli na pełnym etacie. I dlatego właśnie jutro wybieramy się wraz z moją małżonką, która jest terapeutką, psychologiem, do tego miejsca, aby tam spotkać się z przedstawicielami władz administracyjnych hrabstwa Marsabit, tego miejsca Laisamis, aby dotrzeć do departamentu, który zwraca uwagę i opiekuje się dziećmi, do Ministerstwa Zdrowia, które jest reprezentowane przez właśnie osoba, która jest w administracji państwowej, natomiast jest w tym miejscu w Marsabit czy Laisamis. A więc jutro taki będzie bardzo wytężony dzień pracy, ponieważ będziemy spotykać się z wszystkimi liderami, z liderami wiosek, z liderami tego miejsca, czyli sub-county Laisamis, a przede wszystkim z chiefem, czyli z właśnie liderami tych wiosek. To jest dla nas najbardziej ważne, ponieważ to dzięki tym osobom, dzięki przedstawicielom też różnych kościołów, będziemy mogli dotrzeć do większej ilości dzieci. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ w tamtym rejonie
No i wśród tych plemion, które tam zamieszkują, no służba zdrowia jest na takim dalszym planie. Oni jeszcze bardzo wierzą w swoje metody terapeutyczne czy lecznicze tradycyjne. Czyli? A więc odwiedzają swoich szamanów, wierzenia, jakieś takie plemienne. Dlatego no myślę, że jest to dla nas ogromne wyzwanie, ale z tego, co słyszę od naszej terapeutki, która jest tam zatrudniona, że zainteresowanie jest bardzo duże, tym bardziej dlatego, że nasza działalność terapeutyczna oferowana jest zupełnie bezpłatnie. I myślę, że to jest też bardzo ważny element w tamtych rejonach, gdzie już od 6 lat prawie wcale nie padało. Jest ogromna susza i ja ogromnie się z tego cieszę, że oaza furaha, oaza szczęścia w pełnym tego słowa znaczeniu jest już w Laisamis. Wiadomo, oaza to źródło życia, źródło wody. Dla nas jest to oaza szczęścia, więc chcemy podarować jak najwięcej szczęścia tamtejszym mieszkańcom. I dzieciom, przede wszystkim tym dzieciom najważniejszym w tej całej sytuacji. Proszę powiedzieć, bo naszych widzów pewnie interesuje to, jak wygląda prowadzenie takiej fundacji, takie rozmowy, taka współpraca. Kenia, wszyscy kojarzymy bardziej z jakimś egzotycznym wyjazdem, z podróżami, ale o to też bym chciała zapytać, tak już na koniec naszej rozmowy, ale teraz jak wygląda właśnie prowadzenie działalności, prowadzenie fundacji w tamtych rejonach, w Afryce? No nie jest to łatwe, ponieważ jesteśmy zdani jedynie na pomoc naszych darczyńców, czy to z Europy, czy nawet tutaj lokalnych biznesmenów, którzy w jakikolwiek sposób mały czy większy starają się nas wesprzeć. Natomiast jest tu pewna też bariera, powiedzmy, kulturowa. I tutaj myślę, że dla nas, dla mnie, dla osoby, która jest białą osobą, czyli osobą, która pochodzi z Europy, jest to utrudnione, ale dzięki temu, że nasza działalność jest naprawdę profesjonalna, staramy się te bariery plemienne, bariery kulturowe przełamywać. Bardzo wiele jest takich miejsc, gdzie dzieci, szczególnie z dziecięcym porażeniem mózgowym, z autyzmem, z zespołem Downa, one są jeszcze ukrywane, one nie są ukazywane światu. I dla nas każda jakaś możliwość, jakiekolwiek wydarzenie, które organizujemy jako fundacja tutaj w Kenii, jest taką okazją do tego, aby stosować tę najważniejszą, w moim mniemaniu, terapię, jaką jest terapia społeczna, a więc pokazywanie tych dzieci, ukazywanie tych dzieci światu, sąsiedztwu, nawet najbliższej rodziny. Żeby pokazać ten problem i pokazać to, jak bardzo się angażujecie i pomagacie dzieciom. No właśnie, a teraz proszę powiedzieć, jeżeli nasi widzowie oglądają naszą rozmowę dzisiaj, a mają w planach wyjazd do Kenii, podróże, to też jest wyjazd właśnie w te dzikie strony Afryki, ale chcieliby pomóc. Czy jest taka możliwość? Czy mogą się jakoś skontaktować z wami? Czy inaczej, często mówi się tak, jedziesz do Afryki, zabierz ze sobą kredki, zabierz jakieś rzeczy, żeby te dzieci miały się czym bawić, coś do szkoły, jakieś zajęcia. Czy to dalej się praktykuje? Czy ludzie, którzy jadą w takie tereny, a przede wszystkim to są ludzie, którzy jadą czasami nawet z plecakiem, czy mogą jakoś wam pomóc? Tak, to jest bardzo fajna forma pomocy i tutaj muszę powiedzieć, że już mieliśmy kilka takich osób, które gdzieś poprzez social media dowiedziały się o naszej fundacji, o naszej działalności terapeutycznej tutaj w Kenii i skontaktowały się z naszą fundacją w Polsce, czyli można do nas dotrzeć poprzez naszą stronę www.helpfuraha.org bądź też napisać maila na kontakt podany właśnie na tej stronie. Bo zdarzyło się już kilkakrotnie, że osoby, które przylatują tutaj na safari, na wypoczynek, mają być może możliwość przywiezienia 23 kg ekstra, ponieważ na taki tygodniowy wyjazd oczywiście jedna walizka jest wystarczająca, natomiast niektóre z linii lotniczych oferują możliwość przewozu 46 kg. I mieliśmy już takie okazje, takie
właśnie odgłosy i pomoc, konkretną pomoc od osób, które wcześniej ja nigdy nie spotkałem, natomiast zaoferowały, że mogą przewieźć dzięki temu, że mają taką możliwość, materiały, które są nam potrzebne. I oczywiście tutaj kredki, plastelina, jakiekolwiek gry, puzzle, myślę, że takie pomoce edukacyjne Montessori byłyby bardzo, bardzo przydatne w naszym centrum rehabilitacyjnym. Poza tym rękawiczki chirurgiczne to też jest taka pomoc, którą my tutaj na co dzień używamy, a jest to bardzo kosztowne. A więc zachęcam do takiej formy również pomocy i wystarczy się tylko z nami skontaktować. Ja wówczas na pewno znajdę się na lotnisku albo wyślę kogoś tutaj z naszej fundacji po to, aby odebrać czy z hotelu taką właśnie przesyłkę. Byśmy byli bardzo, bardzo wdzięczni. W takim razie, panie Marku, proszę powiedzieć tak na koniec naszej rozmowy, czy osoby, które się zastanawiają, aby zorganizować sobie taki wyjazd do Kenii, czy warto Kenię odwiedzić, czy warto Kenię zobaczyć, czy jest tam coś, co przyciąga i czy się do Kenii wraca, bo pan w tej Kenii został. Tak, ja myślę, że z mojego własnego przykładu i z tych osób, z którymi się spotykam, wolontariuszami, osobami, które przyjeżdżają, warto przyjechać do Kenii i myślę, że każdy chce do tej Kenii powracać. Nie wiem, co ta Afryka w sobie ma, ale myślę, że poza tym, że można zobaczyć dzikie zwierzęta, tą afrykańską piątkę, że można spędzić wspaniały czas nad oceanem, można zobaczyć też kulturę innych narodów, innych plemion. Poza tym, że te wartości mają naprawdę bardzo ogromne znaczenie dla nas, dla każdego z nas, ja myślę, że Afryka ma coś w sobie, co powoduje, że chce się do niej powracać. I mam już bardzo wielu znajomych, którzy dzięki temu, że skontaktowali się z nami, czy byli na jakiejkolwiek safari, powracają, czy to do Kenii, czy też państwa afrykańskie. Jest coś w tym ciekawego. Ta czarna, dla nas tutaj czerwona ziemia ma w sobie naprawdę ogromną moc, ponieważ ludzie wracają i są z tego bardzo, bardzo zadowoleni. A więc zapraszam do Kenii. Panie Marku, w takim razie jeszcze pewnie nie raz się połączymy. Będziemy jeszcze rozmawiać o tym, co u was, jak wygląda ta pomoc właśnie dzieciom, jak wygląda życie w Kenii i to na pewno też jeszcze poruszę z panem nie raz. Opowie nam pan więcej, co można zobaczyć. Może akurat ktoś się zainspiruje z naszych widzów i nie weźmie ten plecak, przyleci do Kenii i pomoże wam również tam na miejscu. Ja panu bardzo dziękuję za poświęcony czas, że połączył się z nami pan prosto właśnie z Kenii, aby udzielić tego wywiadu, tej rozmowy. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję ślicznie i raz jeszcze zapraszam. I do usłyszenia.